Więc jest piękny. Ale zobaczymy. No ale jakby nie był, nie? Zobaczymy. No. Zobacz na pół. No, robaczywy. No ale, drodzy Państwo, borowik jest. Jest. Więc idziemy dalej. Dobrze, pomalutku, powolutku idzie pyza z Grzesiem po leśnym ogródku. Czyli siema, tu pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, wraz z kolegą Grzesiem, który znalazł teraz pierwszego borowika. I nakręcimy dla Was jakiś materiał oto z tego lasu. Na tą chwilę jest 7 września 2023, czwartek, godzina 7:39. Po nocnej zmianie czas zobaczyć, czy w naszym lesie, którym zbieramy borowiki, już się grzyby pokazały. Na wstępie borowik jest. Robaczywy, bo robaczywy. Więc czas zobaczyć co i jak. Nie przeciągać już dłużej, zapraszam na nowszy film, a co uda się trafić, zobaczyć sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jara przy moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Co tu mamy? Nie. Nie. Padało tyle, sucho jest. I na razie nic nie rośnie. Na razie nic. Grzesiu trafił jednego borowika, ale jak widzieliście sami, był zjedzony. Ale był. To znakiem tego, że pojedyncze sztuki mogą się trafić, z tym, że będą na pewno robaczywe. Więc szukamy tych młodych. A tu górecka jakaś. Nie, to nie, 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 nie. Nie, nie. Nie. Kolczak. Tu jakiś psiok. I tu nic. Powiem Wam, że ten jeden borowik tylko Grzesia na samym początku. I nic. Sucho jest. Nic. No ale przejdziemy kawałek. Pójdziemy w pewne miejsce, gdzie powinny być, jeśli są. Bo jak nie ma, to znów będzie krótki film z wypadu i sprawdzenia, czy są. Ale nie ma, nie ma. Już by były małe, ale tu nic nie rośnie. Grzesiu coś ma? Cegla stoporego? Cegla stopory? Jest borowik, Grzesiu! Chodź zobaczyć z tych małych. Dobrze cię zawołałem. No, dobrze, że mnie zawołałeś. A ludzie mówią, żeby my się nie nawoływali, bo to nieładnie. No. Dobrze, że nikogo w lesie nie ma. Dobrze, że nikogo w lesie nie ma i że nas nikt nie ogląda, bo znów by nas hejtowali. Zobaczcie. No. Ja bym go nie zobaczył z tej strony. Ale jest z tych małych. Weź go, Grzesiek, przekrój, bo sam jestem ciekaw, czy będzie zdrowy. Na pół go tak. No. Jak na pół? Patrz, piękny. No weź go, ale weź go jeszcze w drugą stronę na pół, z ciekawości. Na pół go przejedź. Szkoda. No, no nie szkoda. No. Zdrowy. Zdrowiutki. Dobra, bierz go. Nie, no ma. Dobrze. Ale tylko jeden. Ale tylko jeden. No. To Grzesiu. Tu jest drugi. Grzesiu. Nieprawdziwy. Dobrze, że mnie zawołałeś i nikogo nie ma. Nie mów głośno. Nie mów głośno. Bo nas ktoś może słyszeć. Więc drodzy Państwo, co ty mówiłeś, cyglak? Jest i cygla stopory.
Dokładnie, cyglaczek. No i szukamy, ale widzicie, jeden borowik, ale... Grzesiek, ale suchy ten grzyb, nie? Zdrowy, ale suchy, nie? No, ten mały borowik. Więc, no pochodzimy, zobaczymy. Może coś będzie, ale... Wiecie, wysypu nie będzie. Nie będzie wysypu, drodzy Państwo. Prawdopodobnie, bo jest za sucho. Tu jest co? Tu są kolczaki. Kolczak. Kolejny. No i cegla z topory i borowik. Więc, no coś ruszyło, ruszyło, ale zobaczycie dalej. Jak to wygląda. I tu znów kolczak. Kolczaki. Ale tak mówię, te grzyby nas nie interesują. Tylko borowiki, kozaki czerwone, koźlarze. Borowik szlachetny, usiatkowany. Czyli prawuski, nie inaczej. Ale sucho i nic. Tu co mam? Kolczak. Więc tak, widzicie, krótki wypad, aby zobaczyć co i jak. W czwartek przed weekendem. Ale nie ma, nie ma. Nie ma ludzi i nie ma grzybów. Więc sami widzicie, co jest grane. Ostatnio po pracy nakręciłem film za kurkami. Jakieś tam drzazgi drobne były. No i cztery zieleniatki. Gąski zielone. Po prostu sam nie wierzyłem. Za wcześnie, za wcześnie. Półtora miesiąca gdzieś za wcześniej. Przecież powinny być teraz podgrzybki. Borowiki, podgrzybki. Później opienka. Rydze już się trafiają podobnież. No ale opieniek jeszcze nie ma. Tutaj już zieleniatki. No to wiecie, coś... Trochę nie tak. Dobrze, przejdziemy jeszcze trochę. Zobaczymy, co Grzesiu ma. I najwyżej będziemy wracać. Grzesiek dzwonił, znalazł prawdziwka fajnego. Więc idę tam do niego. I zobaczymy, co on fajnego znalazł. Może pojedyncze sztuki jakieś fajne będą. Co zobaczycie na moim filmie. Więc zostańcie z nami z scyzorykami, bo sam jestem ciekaw, co i jak przed weekendem w tych świętokrzyskich lasach. Gdzie go masz, Grzesiu? Dobrze, że telefony są, tak to my się dzwonili. Grzesiu powiedział, pod którym drzewem czeka. Ja mniej więcej drzewa wiem, gdzie które rośnie. Więc tak to mniej więcej wygląda. Tam na rozwidleniu. Rozwidleniu, no to idziemy. To jest moje wiadro. Twoje wiadro. Ile ich masz? Aż jeden. Aż jeden. No ale podobież ładny. Więc drodzy Państwo, zobaczycie książkowy. Książkowy borowik. A jaki będzie, zobaczycie sami, więc myślę. Muszę dojść, zobaczyć. Tylko nie przekrajaj go na pół. Nie przekrajam, nawet go nie dotykam. Nie dotykam.
Ja tylko popatrzeć. Popatrzę tylko. No tak daleko? No wiesz, ja to mam odpowiedni sprzęt, strój. To wiesz, ja wchodzę w bagna, w krzory. Wiesz, o co chodzi. Więc prawo, lewo, tu nic jest i tam na końcu jest Grzesia wiadro i tam będzie borowik, którego zobaczycie. Podobnież ładny. No widzę z daleka. Nieduży, ale ładny. Nieduży, ale ładny. No dosłownie piękny, nie tylko ładny. Śliczny. Powiem ci, że śliczny jest, wiesz? No chodź go zerwiesz już. Zobaczcie, drodzy państwo. Zostawiamy na rozmnożenie. Śliczny. Zwróćcie uwagę, jaki piękny borowik. Na spodnie dają radę. To jest materiał. Chodź go zerwiesz. Piękny jest. Ja mówię, że zostawiamy, a chodź go zerwiesz. Nie, no to zostawimy. No. Piękny, nie? Śliczny jest, no. Śliczny prawusek. Zrywaj go. Ledwo go zauważyłem. Ledwo? Ledwo, ledwo. Ledwo, a szkoda, że tylko nie. Zobaczcie. O. No i co? No zobaczymy troszkę. Ale ciocia bierze wszystko. Ciocia bierze wszystko. No taki piękny. No nie będę go nawet kroił, wiesz. To jest taki do słoika, żeby wsadzić i położyć na półeczkę. A, na półeczkę, tak? W parafinkę? W parafinkę i na półeczkę. Tak? Nie rozkrajasz go? Nie. No weżesz, przestań, Grzesiu. Znajdź sobie. Tak mówisz? Tak mówię. Jak Grzesiu mówi, znajdź sobie, dopiero będziesz kroił. Sztuka to sztuka. Sztuka to sztuka. Faktycznie, drodzy państwo, widzicie, znajdź sobie. No to sobie szukam. Więc tak to mówi się. Jego grzyb, jego broka i jego wola. Dobrze, idziemy dalej pomału. No i zobaczymy. Może ja trafię jakiegoś fajnego borowika. O. Zobaczcie, kolczaki. One rosną właśnie w kręgu, całymi rodzinami. Najlepsze są małe osobniki. No zobaczcie, ile tego jest. Jak ktoś zbiera, to tak ostatnio. Same kolczaki. Tego było najwięcej. Dobrze, przejdziemy pomału. No ja postaram się trafić jakiegoś fajnego borowika. Jakiś gwóźdź programu. Na razie Grzesia jest najładniejszy. No dwa miał na początku ładnego. Teraz ładnego. No ceglaczek. Też ceglastopory jest jego, a mój tylko ten mały, drobny borowik. No i tak mówię, dobrze, że Grzesiu mnie zawołał, bo bym nawet tego borowika nie miał. Tylko żółto aż. Dosłownie żółto od kolczaków. No, ile ich jest? Prawusków nie widzę. No ale jak Grzesiu trafił, to ja też postaram się trafić jakiegoś ładnego osobnika. Więc kto szuka, ten znajdzie. No z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. No ale pochodzimy jeszcze z godzinkę, z pół godziny może. Bo nie ma, nie ma. I będziemy wracać. Taki rekonesans przed weekendem. Jak tu nie ma, to w tym lesie widnych. O,
z innej strony też nie będzie, bo to jest jeden duży las. Tylko w zależności z której strony się wejdzie do lasu. I nie ma. Ładnie borowik pachnie, ale co z tego? O, to jak fajnie to powinno stać, a nic nie widzę. Chyba mam prawuska. Zobaczcie, jak ładnie zielono. Widzicie, nie krępuje ruchu w strój. I jest borowik. Borowik. Zobaczcie, jaki ładny. Jak ładnie. Ale tylko jeden. Zobaczymy. Jest drugi. Jest i drugi. Więc dwa. W końcu dwa. Fajne borowiki. Tak mówię, więc sprawdzimy je. Grzesiu, jak sobie tam robaczywę nosi. Ceglasty jest dobry, tamten był cięty. No i tego zobaczymy. Zdrowy, ale jeszcze na pół. Zobaczcie, zdrowy. Mój grzyb, moja wola. Zdrowy. Takiż robaczek. Więc te pyrtki są zdrowe. Zobaczymy, czy nie ma kolejnych. Trzeba pomału zobaczyć, czy nic już tu nie rośnie. Górecki, kupecki. Tu między jagódkami, jagodzinami. Ale nic tu nie widzę. Tu jakiś zielony osobnik. No fajne, fajne miejsce, ale widzicie, że nie ma. Tylko te dwa. Aż dwa. Ale cieszą. Górecki, kupecki, nic nie widzę. Nic nie widzę. Więc idziemy dalej. A prawych nie ma. Pojedyncze przypadki, jak widzicie. Grzesiu ma ładne, ale robaczywe. Ja znów małe, a zdrowe. Tak wam pokazałem, jak cięłem. I tylko kolczaki. Tego by nazbierał dzisiaj. Więc przejdziemy jeszcze troszkę. I pomału będziemy kończyć ten wypad. Zadzwonię zaraz do Grzesia, zobaczę, gdzie on jest. I będziemy kończyć. Co mamy? Pieprznik. Kurka. Pieprznik, kurka. Kurki przytulę. Kurzynki, czyli kurki przytulę. Okej. To za małe, jak rośnie. Tutaj jeszcze dwie. I
kurki przygarniemy. Tamte mam. Dorzucimy. I coś z tego będzie, czyli będzie z tamtymi kurkami jakaś kartoflanka plus jakieś mieszane grzybki z ostatniego wypadu i te dzisiejsze. Dokładnie. Kartoflanka z grzybkami będzie. A tu co mam? Jakiś łebek wystaje. Co to jest? Nie. Blaszka. Blaszka to nie, borowik. A już myślałem z daleka, że mały prawusek. Lecz to nie borowik, tylko kurczaki, które cały czas napotykam. Ciekawe co tam u Grzesia, ale to wam pokażę, jak się z nim styknę. Więc jak to się mówi, bez nawoływania, tak aby jakoś to było w miarę. Kolczaki, kolczaki, wszędzie kolczaki. I tu, i tu, i tam. A prawuska nie widać. Dobrze. Więc idziemy tam, gdzie Grzesiek buszuje, nawet nie wiem gdzie. To nie. Nie. I tak to mniej więcej wygląda. Kolczaki. Mamy siedzenia sosnowego. Kozi broda, ja nigdy tego nie zbierałem, ale weźmiemy, zobaczymy co z tego w domu wyjdzie, jakiś przepis. Tak to mniej więcej wygląda. Siedzuń sosnowy, czyli kozia broda, szmaciak na niego mówią, kalafior. I tak mniej więcej wygląda. Nie wiem, czy nie stary ten osobnik. No zobaczymy w domu, co i jak. Coś mi śmierdzi, chyba że taki zapach ma. Napiszcie w komentarzach, co i jak. No ale zobaczymy, co z tego w domu zrobię. Więc zabiorę. Dawniej ten grzyb był pod ochroną. Teraz nie. Ale mi się zdaje, że najlepsze są białe osobniki. No nie wiem, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. On wygląda tak. Sok puścił. Dziwny zapach, taki trochę śmierdzący. No i taki kolor. No zobaczymy, zobaczymy. Napiszcie w komentarzach, co i jak. A na tą chwilę go zabiorę. Idę do Grzesia i niedługo będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad. Ja już, drodzy Państwo, kończę pomału ten interes. Do Grzesia zadzwoniłem, gdzieś tam daleko wyszczelił. Ma tam 9 chyba prawdziwków. No ale ile w tym prawdy, to nie wiem. Czerwone kozaki prawdopodobnie ma, więc przyjdzie. Zobaczymy. A ja na tą chwilę pomału idę. I tak mówię, zobaczymy co jeszcze trafi. Ja wracam się w stronę samochodu. Powiedziałem, żeby najwyżej przyszedł do mnie, bo już mi nie chce się chodzić. Naprawdę, po nocy to wiecie. Po nocy to nie chce mi się już łazić. Jeszcze mnie czekają 2 nocki, więc pojadę do domu, prześpię się, odpocznę.
No i zmontuję dla Was jakiś film z dzisiejszego wypadu, więc zostańcie jeszcze ze mną, bo może coś się w drodze powrotnej uda trafić, a czy coś będzie, zobaczycie sami. Moi drodzy Państwo, mam i ja w końcu trafiłem pięknego borowika. W końcu trafiłem pięknego borowiska. A czy zdrowy? Zobaczcie sami. Zobaczymy tylko, czy jeden. Więc widzicie sami, jak to wygląda. Tak, aby nie nosić robaczywego. Przekroję, robaczywy tu jest, a zobaczymy czapkę. Czapka jest zdrowa, noga robaczywa, ale na dole tylko, więc widzicie, jak to jest od dołu. Nieraz jest tak, że noga jest zdrowa, a czapka robaczywa, a w tym przypadku jest czapka zdrowa. I tak to mniej więcej wygląda. A tutaj jest kolczak. Szkoda, że tylko jeden. No ale zobaczymy, czy nie ma jakichś górecek, kupecek. Ale w końcu trafiłem ja ładnego borowika. Dobrze. I tak mogą być już do jesieni. Mogą być pojedyncze sztuki w tym lesie. Wysypu może nie być, obym się mylił, ale to cienko widzę. Cienko to widzę z tymi grzybami. Więc przejdę jeszcze troszkę i pomału będziemy kończyć. Sam jestem ciekaw, co Grzesiu znalazł, ale to zobaczycie przy samochodzie. Dosłownie. Ok. A to co? Goryczak czy kozak? Co to jest? Chyba goryczak będzie. Goryczak. Goryczak widać. Tak mówiłem. Goryczak. Grzyb. Jak to się mówi, niejadalne. Drodzy Państwo, wyjście z lasu. Już niedaleko jest samochód, więc kończymy na tą chwilę ten wypad. I leciał tak, pokazałem na filmie. Nic dodać, nic ująć. Więc jeszcze Grzesia pokaże, co tam trafił. I jedziemy do domu. Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. W wolnej chwili na komentarze odpiszę. Pamiętajcie, że wszystkie komentarze czytam. Nie zawsze mam czas odpisać. Teraz idę spać, bo mnie czekają jeszcze dwie nocki. No i wkrótce będzie kolejny film z lasu. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim. Jedziemy na Kielce. Cześć. Więc Grzesia. Grzybki. Piękne. Piękne, ale robaczywe. Piękne. Robaczywe, ale kozaki jakie ładne masz. No. Zobaczcie, jakie ładne.
grzybki. Więc tak to leci, jak widzieliście, dokładnie. No jest trochę tych grzybków. Więc jedziemy na Kielce. Cześć!